12 listopada wspominamy świętego Margarito Flores Garcia, męczennika. Margarito przyszedł na świat 22 lutego 1899 roku w meksykańskim mieście Taxco-de-Larcon. Z powodu biedy od dzieciństwa podejmował pracę, zazwyczaj ponad dziecięce siły. Był bardzo pobożny, często adorował Najświętszy Sakrament. W wieku 15 lat wstąpił do seminarium duchownego. Rodzice z jednej strony cieszyli się z tego, że rozpoznaje powołanie kapłańskie, ale bardzo sprzeciwiali się jego decyzji z powodu wielkiej biedy. Jego pomoc świadczona rodzinie była nieoceniona. Był bardzo zdolnym klerykiem, także utalentowanym artystycznie. Malował i rzeźbił. W seminarium był fryzjerem. 5 kwietnia 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. Został wykładowcą seminarium. Powierzono mu obowiązki wikarego. Równocześnie kontynuował studia. Założył szkołę, w której mogły się uczyć dzieci z ubogich rodzin. Gdy w 1926 roku w Meksyku rozpoczęły się prześladowania kościoła, początkowo ukrywał się. Dotarł jednak do stolicy Meksyku i utwierdzał wierze prześladowanych katolików. Za tę działalność miesiąc przebywał w areszcie. Ten czas wykorzystał na modlitwę i pocieszanie więźniów. Był świadom swojego położenia, dlatego też modlił się coraz gorliwiej. Po uwolnieniu podjął posługę proboszcza w mieście Adentego del Rio. Kiedy przybył do miasta wczesnym rankiem, 12 listopada, rozpoznano, że jest kapłanem. Natychmiast został pojmany przez wojsko federalne. Na szyi zawiązano mu powróz i zawleczono na posterunek wojskowy. Gdy w czasie drogi poprosił o trochę wody, był wtedy bowiem wielki upał, w odpowiedzi został pobity. Pozostawiono go w bieliźnie, pobito i w doraźnym procesie skazano na śmierć. Tylko dlatego, że był księdzem. Pozwolono mu wybrać miejsce stracenia. Wybrał tylnią ścianę kościoła. Udając się tam, był bardzo spokojny. Poprosił tylko o czas na krótką modlitwę i ucałowanie ukochanej meksykańskiej ziemi. Jeden z członków plutonu egzekucyjnego podszedł do niego i poprosił o przebaczenie. Zapewnił, że nie tylko im przebacza, ale też błogosławi. 12 listopada 1927 roku rozstrzelano go z polecenia sił rządowych wrogich kościołowi. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 21 maja roku świętego 2000 wraz z innymi męczennikami meksykańskimi. Papież w homilii podczas mszy kanonizacyjnej powiedział: Kościół w Meksyku raduje się, że może liczyć na tych nowych orędowników w niebie, którzy idąc śladami Jezusa stali się wzorami najdoskonalszej miłości. Wszyscy oddali swoje życie Bogu i braciom, ponosząc śmierć męczeńską lub poświęcając się ofiarnie służbie potrzebującym. Moc wiary i nadziei wspomagała ich w wielorakich próbach, jakim zostali poddani. Są oni cennym dziedzictwem, owocem wiary zakorzenionej na ziemi meksykańskiej. W czasach ciężkiej próby, które za Bożym przyzwoleniem dotknęły kilkadziesiąt lat temu Kościół w Meksyku, męczennicy ci potrafili dochować wierności Chrystusowi, swoim wspólnotom kościelnym i wielkiej tradycji katolickiej narodu meksykańskiego. Z niewzruszoną wiarą uznali Jezusa Chrystusa za jedynego władcę, ponieważ zachowali żywą nadzieję, że przywróci On kiedyś jedność wszystkich synów narodu meksykańskiego i w ich rodzinach. Ksiądz Margarito w dniu śmierci miał zaledwie 28 lat. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że święty Margarito, prezbiter i jego towarzysze pozostali wierni Chrystusowi Królowi aż do męczeńskiej śmierci. Przez ich wstawiennictwo spraw, abyśmy trwając w wyznawaniu prawdziwej wiary, zawsze wypełniali przykazania Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.